Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. To już ostatni dzień naszego pielgrzymowania, więc na samym początku bardzo dziękuję, że byliście przez całą pielgrzymkę z nami. A słowo dzisiejsze to nie przeszkadzajcie. Czasami okazuje się, wystarczy nie przeszkadzać i to już jest bardzo wiele dla ewangelizacji. Tak się zdarza w Kościele, że często mamy jakąś taką tendencję. Oto nasi pielgrzymi. Mamy taką tendencję, by przedobrzyć i wtedy stawiamy przeszkody na drodze do głoszenia Ewangelii. Czasami naszą postawą, tym, że chodzimy jak pawie chociażby i chcemy, żeby nas tytułowano i chcemy, żeby nas ubierano w piękne stroje i kłaniano się nam na rękach i placach i ulicach, potrafimy też nieźle nabroić i sprawić, że ciężko ludziom uwierzyć w Ewangelię. Czasami ludzie mówią, gdybyście wy, chrześcijanie, byli inni, już dawno uwierzylibyśmy w Jezusa z Nazaretu. Może to tanie usprawiedliwienie, ale coś w tym chyba jest. Dlatego, kochani, czasami warto po prostu nie przeszkadzać i wtedy, myślę, naprawdę będziemy mogli wiele zrobić dla ewangelizacji. Niech nas więc szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do zobaczenia wieczorem, kiedy to już w innych okolicznościach na fali słowa, czyli wstępniak niedzielny, przygotowanie do niedzielnej medytacji.